Powiatowa Rada Rynku Pracy to organ opiniodawczy starosty powiatowego. Radzie przewodniczy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Piątkowe posiedzenie było drugim po inauguracyjnym posiedzeniem Powiatowej Rady Rynku Pracy. To jest typowo merytoryczne spotkanie, takie, które jest chyba najbardziej burzliwe zawsze każdego roku, czyli takie, które zajmuje się podziałem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. No i jak co roku, to też było burzliwe, pełne dyskusji, różnych wniosków, ale zakończyło się oczywiście pozytywnie. Przyjęliśmy podział środków. Chcę powiedzieć, że z tak zwanego algorytmu tych pieniędzy jest ponad 9 milionów i podzieliliśmy na poszczególne formy. Czyli będą pieniądze na przeciwdziałanie bezrobociu, będą pieniądze na szkolenia, na roboty publiczne, prace interwencyjne, będą też pieniądze na nową formułę i tu szczególnie zachęcam pracodawców do zatrudnienia osób młodych do 30 roku życia. To jest w ramach tak zwanego programu 100 tysięcy miejsc pracy dla młodych i tutaj jest nowa formuła, nowe zasady finansowania, bardzo korzystna dla pracodawców, ale też korzystna dla ludzi młodych, dlatego że jestem przekonana, że po wykorzystaniu tego czasu, w którym Urząd Pracy partycypuje, ci młodzi ludzie mają pełne szanse, żeby zostać u danego pracodawcy i co ważne, nie w ramach umów jakichś o dzieło czy innych form, tylko w ramach umowy o pracę, bo to jest wymóg programu. Zwiększone zostały kwoty, które można się ubiegać o właśnie prace publiczne, natomiast chcę tylko powiedzieć, że i tak decyzję podejmę ja. Zrobię to sprawiedliwie ze względu na podział administracyjny, który posiadamy, czyli 8 gmin plus miasto Wałbrzych. Dobrze przyjrzałem się tym wnioskom. Myślę, że tutaj realizacja tych zadań będzie owocna i strukturalnie pomogę każdej gminie. W trakcie posiedzenia Rady pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy oraz racjonalność wykorzystania środków finansowych za ubiegły rok. Nasz urząd jest takim dosyć skutecznym urzędem, który wykorzystuje środki pozyskane i otrzymane w ramach algorytmu, ale pozyskane też w konkursach w ponad 90%. Bardzo często jest to 99, ten drobny jeszcze po przecinku drobna ta ilość i czyli te pieniądze są wykorzystywane dobrze, skutecznie, dobrze pozyskiwane. No i tym się dzisiaj zajmowaliśmy. Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy planowane jest na początek marca.